Podczas trwającego drugiego forum biznesowego pogranicza specjaliści i producenci żywności zastanawiali się nad kierunkami rozwoju i wyzwaniami, przed jakimi staje branża rolno-spożywcza w naszym regionie. Jednym z wyzwań jest chociażby zwiększenie eksportu. Nie możemy jednak, jak przekonywali prelegenci, skupiać się tylko na konsumencie polskim. Tym bardziej, że przemysł żywnościowy rozwija się znacznie szybciej niż wzrost konsumpcji w naszym kraju. Jeżeli chodzi o liczbę firm przemysłu żywnościowego w Polsce, mamy ich około 12-6 tysiąca. Generalnie jest to około 5% całej ilości firm przemysłu żywnościowego w Unii Europejskiej. Zatrudnia sam przemysł żywnościowy, taki stricte już, to jest około 400 tysięcy pracowników, natomiast licząc z branżą rolną i z całym otoczeniem przemysłu rolno-spożywczego, to jest 4 miliony, także jest to też bardzo istotna gałąź gospodarki, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Natomiast w ocenie specjalistów stosunkowo słabo penetrujemy rynki wschodnie i z tego powodu geograficzne położenie Suwalszczyzny i Podlasia jest ogromnym atutem. Zdecydowanie przeważają u nas firmy mikro, które wypełniają niszę związaną z lokalnością i regionalnością. Zgodnie z przedstawionymi przez specjalistów prognozami, firmy te oprą się w przyszłości na konsolidacji i nadal będą miały swe miejsce na rynku. Ważnym trendem jest postępująca specjalizacja produkcji i przetwórstwa, wykorzystywanie podwykonawców, wysoka koncentracja tego sektora w regionie, głównie poprzez strefy, rozwój technologii i linii produkcyjnych oraz, jak się okazuje, stosunkowo niskie koszty produkcji oraz konkurencyjne ceny produktów. Jednym z wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się nasi producenci, są zmienne oczekiwania konsumentów. W ciągu ostatnich 10 lat dało się jednak zaobserwować pewne stałe tendencje. Na co zwracają uwagę kupujący? Przyjemność, czyli tutaj są wyróżnione między innymi różnorodność smaków, różnorodność zapachów, wszystkie cechy organoleptyczne, jakieś produkty egzotyczne, czyli orientalne, tak? W stylu jakieś niespotykane, atrakcyjne pod kątem swojej innowacyjności. Kolejny filar to jest zdrowie i ten filar tak naprawdę nabiera coraz większego znaczenia. Szczegółowo o podobieństwach i różnicach rolnictwa regionalnego i krajowego, a także o niedocenianych branżach regionu mówili wykładowcy z Uniwersytetu w Białymstoku. Przedsiębiorcy natomiast próbowali rozstrzygnąć kwestię, czy prowadzenie biznesu na pograniczu jest atutem czy ograniczeniem. Nasz rynek jest bardzo specyficzny. Na naszym rynku możemy kupić dużo smacznych, ekologicznych produktów i tymi produktami również przyciągamy klientów. Samo położenie, jeżeli chodzi o moją działalność na pograniczu, ma mniejsze znaczenie niż region jakby gospodarczy kraju. Tak, jego historia, powiedzmy, całkiem niedługa, to, że mamy bardzo czyste środowisko, powietrze tak dalej, to na pewno jest atutem, który można wykorzystać przez rolników. Przewożenie jako na pograniczu bezpośrednio raczej to nie ma. Raczej ma ogólnie ze strategią i planem przyjętym konsekwencją, determinacją jego tworzenia. Natomiast tutaj nie odnosiłbym się bezpośrednio do znaczenia jako takiego pogranicza. Raczej bylibyśmy dobrym dowodem, że można, działając na pograniczu, zrobić duży biznes. O tym, jakie produkty mają do zaoferowania przedsiębiorcy, można było przekonać się, odwiedzając stoiska ze zdrową żywnością. Przedsiębiorcy korzystali też z okazji, by na osobności porozmawiać o ewentualnej wymianie handlowej czy wspólnych inwestycjach. Głównym organizatorem Forum Biznesowego Pogranicza jest Urząd Miejski w Suwałkach, a udział w nim wzięli także wojewoda podlaski i przedstawiciele wojewódzkiego samorządu.